Siemaneczko, z tej strony mówi do was Suchy. Chciałbym dzisiaj wam zaprezentować grę Duel of Champions Might and Magic. A więc zaczynamy. Jest to gra karciana poświęcona dla starych wyjadaczy. Gra prezentuje 4 bodajże, nie, 2, 4, 6 raz i 6 szkół magii. Każda rasa, o na przykład rasa Inferno, są rasa Inferno, jest ukryta przystań, twierdza, neutralni, nekropolii i świątynie. Ja aktualnie poświęcam swój czas talii twierdza, ponieważ mam ją bardzo dobrze rozbudowaną, trafiły mi się bardzo dobre karty do niej z aktywnymi szałami i różnymi bonusami. Tak więc karty, jak widać, mam takie, a więc w trakcie gry będę omawiał wam tematykę i ogólnie zasady tej gry. A więc, o tak, mamy. Nie mamy zbytnio interesujących kart, a więc nie bierzemy tej talii, ponieważ byśmy zająć życie przegrali. Więc sobie zmienimy. O, pięknie. A więc tak, tutaj u góry mamy poziom mocy, poziom magii i poziom przeznaczenia, tak zwanego Destiny, które jest potrzebne do magicznych kart przeznaczenia. A więc mamy jeden punkt akcji i możemy za ten jeden punkt akcji wystawić dwie karty, znaczy jedną kartę. Na przykład tutaj mamy łupieżce z ranu, który ma 0 ataku, 0 obrony. Ale gdy wystawimy kartę, która ma obojętnie jaki atak czy coś i zginie, to ta karta z automatu dostaje 1 punkt szału, czyli 1 punkt ataku i 1 punkt obrony. No. Wilka, nieładnie, nie fajną kartę wystawił, ale no, rozwalimy go i sobie wystawimy może harpię i dodamy sobie ataku. A więc tak, pokrótce, stworzenia latające mogą atakować jak i z pierwszej linii i z drugiej. Oczywiście stworzenia dystansowe. Mamy za zadanie naszymi kartami rozwalić tego tutaj bohatera. Żeby nie przeciągać, wystawimy sobie morski elfi łucznik, który zdaje 3 obrażenia. A więc zaatakujemy sobie harpią. Tutaj zaatakujemy. I dobierzemy sobie, zresztą nie musimy dobierać, ale dobierzemy sobie magię. Tutaj na dole mamy karty wydarzeń. Każda karta ma różne bonusy, na przykład ta karta Tydzień Zbrojmistrzów zwiększa duże wystawione jednostce o 1 atak. Niby niedużo, ale zawsze można wykończyć przeciwnika w zaskakujący szybki sposób. O, jak widzicie, mamy tutaj szalonego orka, który ma 4 ataku i 3 obrony, 7 życia. Jest to bardzo silna karta, do której prawie żaden przeciwnik nie ma z nim szans w starciu, bo ta karta ma odwet, czyli jeżeli na przykład niszczyciel zaatakuje go, to on odda mu i go w ten sposób zabije. Wow, ale karta. O, widzieliście, zaatakował. O, kolega użył tutaj karty jakiejś. Gdy wystawisz stworzenie o bazowym kształcie 4 lub mniej, płaci. Aha. Czyli, że jeżeli wystawimy jednostkę za 4, to płacimy o 1 mniej, czyli
Ta jednostka będzie nas kosztować 3. Więc tutaj zaatakujemy. Dodaję. Ta karta dodawała mu bonusy w wysokości 1 punkt many. Nie ma co tu szale. Stawimy sobie. O, magiczna karta. Tak zwana epicka. Jest to ta sama harpia, ale jeszcze nie ogarnąłem, dlaczego ona jest taka wspaniała. I w ogóle. Ponieważ miałem bardzo, bardzo długą przerwę w tym, co grałem. A więc czekamy na przeciwnika i podejrzewam, że jestem w bardzo dobrej sytuacji. Ponieważ przeciwnik, jak widzimy, ma bardzo złą sytuację. O, piekielny cech. Nie, bardzo niefajna jednostka, ponieważ ma swobodny atak i jest niewrażliwy na odwet. A więc może stąd zaatakować na przykład mojego bohatera, co by było bardzo niefajne w skutkach, ale niszczymy powolutku, skrupulatnie naszego przeciwnika. A więc tak, jeszcze powiem, że każda linia, na przykład teraz gryf może mnie atakować, ponieważ nie mam tu postawionej żadnej karty na drugim rzędzie od góry, bo każda karta odsłania swoim... O, proszę bardzo, niespodziewane zwycięstwo. Więc to był krótki gameplay, a może zamieni się także na let's playa. Któż to wie, zobaczymy. W podsumowaniu zdobyliśmy 720 expa, 10 tysięcy golda i... Wow, 1100 punktów. Oznam, czyby level nam podskoczył? Tak, 8 level, no proszę, proszę bardzo. Niesamowite zakończenie pojedynku. A więc ja z wami się będę żegnał. Jak widzieliście, krótko przedstawiłem wam grę Duel of Champion Myth and Magic. Myślę, że zagracie w nią i ogarniecie sobie, a także zagramy sobie razem. Któż to wie, zobaczymy. Więc ja teraz się żegnam, nie będę sobie przedłużał czasu. Więc do widzenia.